kobieta bardzo, ale to bardzo potrzebuje zachwytu. Kobieta potrzebuje, żeby mężczyzna się nią zachwycał. Zachwycał się jej urodą, żeby się zachwycał jej osobowością, jej duszą, jej ciałem, każdym fragmentem, żeby się zachwycał każdym centymetrem, poznał każdy centymetr ciała i zachwycał się każdym najmniejszym centymetrem kwadratowym jej ciała, żeby mężczyzna zachwycał się nie tylko jej urodą, ale również wszystkim, co jest na U, tym, co ona upitrasi, ugotuje, usmaży, upiecze, urządzi to, jak urządzi mieszkanie. Facet ma się zachwycać wszystkim na U, u kobiety. I to jest kobiecie potrzebne, jest przede wszystkim potrzebny zachwyt, żeby on się zachwycał. Natomiast ona najbardziej potrzebuje podziwiać. Ona potrzebuje jeszcze bardziej podziwiać faceta. Mieć świadomość, że wybrała najlepszego faceta na świecie. I ona to robi, stara się to wytłumaczyć całemu światu i sobie szczególnie przed ślubem. Jeżeli porozmawiacie z panną młodą, która kupuje sobie suknię ślubną, to ona zawsze mówi, że wybrała najwspanialszego, najlepszego mężczyznę na świecie. I ten najwspanialszy, najlepszy mężczyzna na świecie jest wart podziwu i ona ma go podziwiać. I o to chodzi, bo jemu jest bardzo potrzebny podziw, a jej jeszcze bardziej jest potrzebne mieć kogo podziwiać. Bo jak ona podziwia, to czuje się szczególnie zachwycona tym, co się dzieje. I dlatego informuję, że jeżeli ten facet, którego wybrała, to ona go podziwia za to, kim on jest i kim on będzie w przyszłości. Czyli jak on się rozwinie, jaki on będzie dopiero wspaniały. Już teraz jest wspaniały, a dopiero będzie wspaniały. I jeżeli teraz ten facet w momencie ślubu osiągnął szczyt swoich możliwości lub po ślubie osiadł na laurach i zamienił się w kanapowego misia i ona już nie ma nowych bodźców do podziwiania, tylko to, co do tej pory, to on bardzo szybko przyzwyczaja się do tego i przestaje podziwiać. A jak kobieta przestaje podziwiać, to jej bardzo brakuje czegoś do podziwiania. I wtedy szuka nowego elementu podziwu. Dlatego, drodzy panowie, jeżeli wasza żona się rozgląda za nowym elementem do podziwu, to znaczy, że usiedliście na dupie i brzuch wam rośnie od piwska. No, ale podobnie. No.